Jeśli zastanawiasz się, czy nie byłoby warto zacząć uczyć się tańca brzucha, to być może w tym filmie uda mi się rozwiać Twoje wątpliwości. Opowiem o tym, co taniec brzucha może dać na początku nauki, dlaczego kursantki wybierają właśnie te, a nie inne zajęcia, oraz dlaczego taniec brzucha wydaje się być tak atrakcyjną techniką taneczną. Jeśli jeszcze się nie znamy, to jestem Agnieszka. Jestem tancerką, aerialistką, instruktorką, choreografką i projektantką. I jestem z Łodzi. Oczywiście najważniejszą korzyścią, którą można wynieść z zajęć tańca brzucha, są umiejętności taneczne. Taniec brzucha cechuje się bardzo dużą różnorodnością kroków i ruchów tanecznych. Są to ruchy falujące, rotacje, ruchy akcentowane, drżenia, obroty czy kroki, którymi możemy się przemieszczać. Część z tych ruchów można z powodzeniem wykorzystać na parkiecie na imprezie. I możecie to zobaczyć w moim filmiku, jak tancerki brzucha tańczą w klubie. Także jest to technika taneczna, która może Ci się przydać nie tylko na sali tanecznej podczas zajęć, ale również w weekend na parkiecie. Jak już powiedziałam, w tańcu brzucha używa się różnorodnych ruchów i kroków. Dzięki temu można mocno poprawić swoją koordynację ciała. Także jeśli koordynacja nie jest Twoją mocną stroną i chcesz to zmienić, to są to zajęcia właśnie dla Ciebie. Poza tym charakterystyczne dla tańca brzucha są tak zwane izolacje. I izolacje to są takie ruchy, w których ruszamy jedną partią ciała, a reszta ciała pozostaje w bezruchu. Na przykład są to izolacje ramionami, klatką, biodrami, głową. I muszę przyznać, że mimo że są one naprawdę trudne i wymagają trochę pracy i koncentracji, to warto jest się ich nauczyć, bo są to te najefektowniejsze części występu i kiedy publiczność widzi właśnie takie dobrze wykonane izolacje, to się zastanawia, jak to się w ogóle da zrobić? Jak się da ruszać jedną partią ciała, kiedy reszta się nie rusza? Da się i tego właśnie można się nauczyć na zajęciach z tańca brzucha. Nie bez powodu taniec brzucha bardzo często nazywa się najbardziej kobiecym tańcem świata. Cały wachlarz płynnych ruchów ciała, subtelnych gestów dłońmi, akcentów klatką czy biodrami sprawia, że taniec ten jest uznawany za bardzo kobiecy. I wiele kobiet chce się nauczyć tańca brzucha właśnie po to, żeby poczuć się kobieco i poczuć się lepiej w swoim ciele. I muszę przyznać, że to był jeden z powodów, dla których również ja zaczęłam tańczyć taniec brzucha. Każdy rodzaj tańca ma inną technikę taneczną oraz postawę podczas tańca. I taniec brzucha ma bardzo prozdrowotną postawę. Należy mieć niezgarbione, wyprostowane plecy, miednicę w naturalnym ustawieniu, bez hiperlordozy, czyli bez wypinania pupy do tyłu, tak zwanego kaczego kupra, oraz nieprzeprostowane, lekko ugięte kolana. Byłoby dobrze mieć taką postawę na co dzień, prawda? Na zajęcia tańca brzucha chodzą kursantki w bardzo różnym wieku. U mnie na zajęciach najmłodsze miały około 13-14 lat, a najstarsze około 65. Nie pytałam ich o wiek, ale z tego, co mówiły, właśnie wynikało, że tyle lat mają. Są to również osoby wykonujące różne zawody, mające różne zainteresowania, różne charaktery i różne doświadczenia życiowe. Na zajęcia przychodzą razem nie tylko koleżanki, ale również siostry, a czasami nawet mamy z córkami. I myślę, że to jest fantastyczna forma zacieśnienia więzi, nauczenie się czegoś nowego i spędzenia czasu razem.
To jest kobiece grono, które łączy wspólny cel, żeby nauczyć się tańczyć oraz aktywnie spędzić wolny czas. Super jest również to, że osoby, które chodzą razem z Tobą na zajęcia, jak nikt zrozumieją Twoje rozżalenie, kiedy nie możesz się nauczyć fali brzucha w drugą stronę oraz Twoją ogromną satysfakcję, kiedy w końcu to opanujesz. Ja, zarówno jako kursantka, uczestniczka warsztatów czy instruktorka, dzięki tańcowi brzucha poznam całą masę interesujących, fantastycznych kobiet z różnorodnymi pasjami. Jak już wspomniałam, na taniec brzucha przychodzą kobiety w różnym wieku, ale również oczywiście o różnym wyglądzie i w różnym rozmiarze. I niezależnie od tego, jak te kobiety czują się w swoim ciele, to na zajęciach uczą się patrzeć w lustro, nie tylko po to, żeby poprawić błędy, ale również po to, żeby dostrzec siebie i zauważyć to, co im dobrze wychodzi. Myślę, że to bardzo ważny przekaz, że nawet jeśli czegoś nie lubisz w swoim ciele, bo umówmy się, rzadko kto lubi w swoim ciele wszystko, to doceń to ciało, bo ono potrafi się nauczyć tak bardzo skomplikowanych ruchów i sekwencji tanecznych i potrafi opanować tyle nowych rzeczy i dlatego właśnie jest super. Wyprostowana postawa, nowe umiejętności taneczne, patrzenie na siebie życzliwszym okiem oraz możliwość wzmocnienia swojej kobiecości. To wszystko sprawia, że zajęcia tańca brzucha mogą poprawić samopoczucie oraz wzmocnić pewność siebie. Nieraz moje kursantki po zajęciach mówiły i pisały mi, że czują się lepiej, czują się pewniej siebie, czują się bardziej kobieco. I dla mnie, jako dla instruktorki, to jest ogromna radość i satysfakcja i poczucie, że to, co robię, ma sens. Taniec brzucha jest hipnotyzujący i nie wymyśliłam sobie tego i nie ja jedna tak uważam. Słyszałam to wielokrotnie, zarówno od moich kursantek, jak i osób, które widziały pokaz tańca brzucha na żywo, czy od tancerzy innych technik. Bardzo atrakcyjną częścią występu tańca brzucha jest oczywiście strój. Strój sprawia, że tancerka czuje się pięknie i wyjątkowo. Tancerki bardzo często same szyją swoje stroje i nieraz po nocach przyszywają cekiny, koraliki, kamyczki. Także założenie takiego stroju własnoręcznie uszytego w końcu po tylu godzinach szycia to jest ogromna satysfakcja i radość i w takim stroju tancerka czuje się wyjątkowo. Założenie takiego własnoręcznie wykonanego stroju daje ogromną satysfakcję nie tylko z powodu tego, jak się w nim wygląda i tańczy, ale również z powodu tego, ile się w niego włożyło czasu, wysiłku i energii. Ja również wiem, jak to jest założyć własnoręcznie wykonany strój, ponieważ sama również szyję swoje stroje sceniczne. Nie tylko do tańca brzucha. Publiczność też zazwyczaj jest pod wrażeniem stroju tancerki. Intensywne kolory, błyszczące ozdoby i spódnice wirujące podczas tańca dodają występowi wyjątkowej oprawy. Kolejną magiczną rzeczą jest muzyka. I muzyka orientalna jest dla większości osób nieoczywista i lekko tajemnicza. I to właśnie sprawia, że potrafi ona wciągnąć i zainteresować. I oczywiście najbardziej magiczną rzeczą w tańcu brzucha są pokazy. I jeśli tancerka jest pewna siebie i dobrze czuje się na scenie, to taki występ daje jej mnóstwo radości i satysfakcji. I jest duża szansa, że publiczności udzielą się pozytywne emocje tancerki i publiczność również będzie się świetnie bawić w trakcie takiego występu i zapadnie on na długo w ich pamięć. Bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze na temat Waszych wrażeń z początku nauki tańca brzucha oraz tego, dlaczego zdecydowałyście lub nie zdecydowałyście się właśnie na tę technikę taneczną. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.